Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale 8 Łapa. Dzisiaj pokażę Wam, jak krok po kroku powstało to terrarium, które mieliście okazję oglądać w świątecznych wyzwaniach terrorystycznych. Do nakręcenia tego odcinka skłoniła mnie po pierwsze niesamowita ilość zapytań o to, skąd wziąłem czaszki, czym malowałem itp. itd., które wysyłaliście zarówno na Facebooku, na Instagramie, jak i w komentarzach pod filmem u Arkadiusa oraz w wiadomościach prywatnych. No a drugą rzeczą to po prostu okres świąteczny. Szczerze powiedziawszy, nie chciało mi się zmużdżać i wymyślać kolejnego tematu filmów i tutaj postanowiłem iść trochę na łatwiznę, aby po prostu święta odpocząć. Także dzisiaj odpowiem na wszystkie Wasze pytania i mam nadzieję, że pomoże Wam to w stworzeniu czegoś takiego. Dobra, lecimy z intro. Budowę aranżacji rozpocząłem od przygotowania sobie szablonu na wymiar terrarium wykonanego z arkusza PCV. Następnie na tak przygotowany szablon natryskałem piankę do montażu okien. Po całkowitym wyschnięciu pianki, czyli jakieś 12 godzin, rozpocząłem obróbkę, czyli na początek odcięcie nadmiaru pianki, a następnie rozpocząłem rzeźbienie. Podstawa to ostry nóż do tapet, no i odrobina wyobraźni. Nie miałem wcześniej nic zaplanowane, nic nie rysowałem. Tak jak ręka poprowadziła nóż, tak wycinałem. Po wstępnym ukształtowaniu ścianki zdjąłem ją z wcześniej przygotowanego szablonu z PCV. Nadszedł teraz czas na pierwsze przymiarki ścianki do szkiełka. No i tak jak podejrzewałem, oczywiście nie zmieściło się. Postanowiłem więc przeciąć ją na pół i tym oto sposobem udało mi się umiejscowić ściankę w terrarium. Wszystko pasuje, jest super, można robić dalej. Nie byłbym sobą, gdyby wszystko mi od razu odpowiadało, także dużo rzeźbienia jeszcze przede mną. Jeszcze więcej poprawek, ale chyba już będzie ok. Kolejny etap to naniesienie na ściankę struktury z betonu. Ja użyłem zwykłej zaprawy betonowej, ale możecie użyć też kleju do płytek czy czegoś podobnego. Jako że beton jest jasny, szary, a chciałem, aby tło było ciemne, dlatego zmieszałem to z czarną fugą do płytek. Wszystko dokładnie wymieszałem z wodą i mogłem przystąpić do kolejnego etapu, czyli pokrycia całości ścianki wcześniej przygotowaną zaprawą. Ważne jest, aby pokryć dokładnie całą ściankę, zwrócić uwagę na wszystkie zagłębienia i pory, żeby po wyschnięciu nie było po prostu widać gołej pianki. Na etap to umieszczenie czaszek. Czaszki kupiłem na Allegro u użytkownika Reptility. Kosztowały chyba tam dycha czy 11 zł za sztukę. Także no niezbyt tanio, ale są ładne, więc myślę, że warto w nie zainwestować. Na początek czaszki umieściłem na sucho, tak aby znaleźć ten odpowiedni układ, który będzie mnie satysfakcjonował. A to wcale nie było takie proste. Kiedy już ułożyłem czaszki tak, że byłem z tego zadowolony, no, kolejnym etapem było przymocowanie ich na stałe za pomocą kleju na gorąco. Następnie przy pomocy wcześniej używanej zaprawy wypełniłem przestrzenie między czaszkami a ścianką. Jest to ważny etap, ponieważ spaja on czaszki ze ścianką w jedną całość i nie odnosimy wrażenia, że zostały one sztucznie doklejone do ścianki. Następnie za pomocą czarnego silikonu przytwierdziłem ściankę do terrarium. Silikon nie musi być czarny, ale taki akurat miałem.
Następnie znowu przy pomocy zaprawy zamaskowałem linię łączenia dwóch fragmentów ścianki. Następny etap to malowanie całości. Ja używałem tutaj nietoksycznych farb modelarskich firmy Vallejo. Pierwszy etap to dry brush, który ma za zadanie wyciągnąć wszelkie wypukłości w strukturze ścianki. Aby efekt był odpowiedni, potrzebujemy pędzla z dosyć sztywnym włosiem oraz gęstej, nierozcieńczonej farby. Nadmiar farby ściągamy z pędzla za pomocą chusteczki i wycieramy go po prostu w jakąś chusteczkę czy ręcznik i takim prawie suchym pędzlem malujemy całość. Farba zostaje tylko na wypukłych elementach, co nadaje fakturze bardziej trójwymiarowej struktury. Po pierwszej warstwie byłem średnio zadowolony z efektu, ponieważ czaszki ewidentnie były jaśniejsze i nie zlewały się z tłem. Także postanowiłem zrobić tutaj wash z ciemnej farby, czyli po prostu czarną farbę rozcieńczyłem maksymalnie z wodą i tak przygotowaną miksturę naniosłem na całość razem z czaszkami. Pozwoliło to ujednolicić całość, także czaszki nie wyglądały jak sztucznie dodane. Następnie kilka razy powtórzyłem metodę suchego pędzla z jasną farbą. Farby akrylowe schną co prawda szybko, ale przez cały proces tworzenia pomagała mi suszarka do włosów. Kolejnym etapem było przytwierdzenie do sufitu terrarium elementów przygotowanych wcześniej ze ścinków pianki. Przygotowywałem je dokładnie taką samą metodą jak reszta ścianki, czyli wycięcie, nałożenie zaprawy i pomalowanie. Następnie znowu dry brush, tak żeby całość była w miarę spójna i żaden element doklejany nie wyróżniał się spośród innych. Na spodzie również przykleiłem kawałek wycięty wcześniej z pianki, tak żeby stworzyć z tyłu kryjówkę dla ptasznika. Wykończenie tradycyjnie, tak jak cała reszta, dry brushem. Kiedy byłem już całkowicie zadowolony z uzyskanego efektu, kolejnym etapem było umieszczenie w terrarium podłoża. No ja tutaj tradycyjnie wrzuciłem włókno kokosowe. Następnie umieściłem u podnóża ścianki kilka czarnych kamieni. I całość zasypałem czarnym żwirkiem kwarcowym, który kupiłem w sklepie akwarystycznym. Dorzuciłem trochę czarnych kamieni. I na tym etapie stwierdziłem, że niby wygląda fajnie, ale przydałoby się urozmaicić czymś tę szarość i postanowiłem umieścić w zagłębieniach ścianki trochę suszonego mchu. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Na tym etapie stwierdziłem, że jestem usatysfakcjonowany, no i nic więcej już nie będę dodawał. Zobaczcie sami, jak wyszedł efekt końcowy. Ja jestem mega zadowolony. I tak oto wyglądał cały proces tworzenia tego właśnie szkiełka. Nic trudnego. Mam nadzieję, że wiedza, którą Wam dzisiaj przekazałem, przyda się Wam w tworzeniu własnych szkiełek w podobnym mrocznym klimacie. Jeżeli Was zainspirowałem, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. W wolnej chwili wpadnijcie na Facebooka i Instagrama 8 łapy. A na dzisiaj kończymy. Dzięki za oglądanie, widzimy się za tydzień o tej samej godzinie. Trzymajcie się. Cześć.